Siano na łące użyło w stogi, choć on chodził na długich czerwonych nogach i babrał po egipsku. Nauczył się bowiem tego języka od matki. Wokoło łąki pól ciągnęły się wielkie lasy, a w lasach leżały głębokie jeziora. Tak, na wsi było naprawdę prześlicznie. W blasku słońca, otoczony głębokimi rowami, stał tam stary dwór. Od muru aż po brzeg wody rosły liście łopiane, a były tak wielkie, że pod największym mogły się zmieścić stojące dzieci. W tym gąszczu siedziała w swym gnieździe kaczka. Wysiadywała pistlęta. Nudziła się, bo trwało to bardzo długo. No kiedyż wreszcie wyjdziecie na świat? Słońce coraz mocniej przygrzewa. Poszłabym z wami popływać, a wam się nic nie spieszy. No dalej, dalej moje dziadki. Zielony kolor jest taki zdrowy dla oczu. Och, jaki wielki jest ten świat. Czy wy myślicie, że to jest cały świat? Świat ciągnie się jeszcze dalej. Po drugiej stronie ogrodu, aż do księżyca. Ale tam jeszcze nigdy nie byłam. Czy jesteście już wszystkie? Nie jeszcze? Jedno? Największe jajko nie pękło? Moje dzieci, poczekajcie na braciszka, a może to będzie siostrzyczka. Kwa, kwa, kwa. No i co słychać nowego, sąsiadko? O, jakie masz śliczne dzieci! Są to najpiękniejsze kaczęta, jakie kiedykolwiek widziałam. Wszystkie podobne są do ojca, tego nic ponia. Zupełnie do mnie nie przychodzi. Dlaczego nie idzie z dziećmi nad wodę? Czekam na jeszcze jedno, ale skorupka jajka nawet nie pękła. Kiedy to pisklę w końcu się wykluje? Pa, 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 pokaż mi to jajko, które nie chce pęknąć. Możesz mi wierzyć, to jajko jest i życzę. Nie miałem się raz na poszukali, bo ty miałam wiele problemów z marcami, gdyż bały się wody. Popychałam, krzyczałam, ale to nic nie pomogło. Pokaż to jajko. Tak, to i życzę. Porzuć je i ucz inne dzieci pływać. Jednak posiedzę jeszcze troszkę. Jak uważasz, ale kiedy skończysz wysiadywanie, przyjdź na podwórze, możesz wtedy przedstawić swoje dzieci. No dalej, Burasku, śmiało. Chyba nie jesteś pisklęciem indyczym. Zaraz się przekonamy. Wchodźcie w wodę. Tak, tak. A teraz i ty, mój ostatni pisklaczku. A nie mówiła, że nie jesteś pisklęciem indyczym? O, jak pływa i to nawet lepiej od pozostałych dzieci. No proszę, jak ładnie porusza nogami i jak prosto się trzyma. No dalej moje dzieci, wychodźcie z wody. Trzymajcie się w pobliżu, aby nikt na was nie nastąpił. Strzeżcie się kota.
Strzeżcie się go, a teraz ruszajcie za mną. Kołyszcie się, nogi stawiać do środka. O, idzie stara kaczka. Ukłoncie się jej, moje dzieci. Ładne masz dzieci, mateczko. Przyjmuję je na swoje podwórze. Wszystkie są śliczne, oprócz jednego. Niech mi ci się udało. A o nie mowa? Oczywiście, że o tobie mowa. Nie przeszkadza, jak starsi rozmawiają. Byłoby dobrze, gdybyś mogła je odmienić, moja droga. To niemożliwe, łaskawa pani. Wprawdzie nie jest ładne, ale ma dobre serduszko i umie świetnie pływać. Wyrośnie z brzydoty. To jest wprawdzie kaczor i uroda nie będzie miała największego znaczenia. Myślę, że da sobie radę. Inne kaczorka są takie śliczne. Co chcę?
miau i jesteś w naszej chatce. Jak cię tu przywiał, może zostać. O, jaka tłusta kaczuszka. Zostań tu sobie, będziesz znosiła kacze jajka. O, to dobry nabytek, o ile to nie jest kaczor. Ale ja właśnie nie jestem kaczorem i nie jestem wcale tłusty. Nasza pani, ona i tak cię nie rozumie. Nie warto przewidziować. O, pa, ona nas nie rozumie. Synku, synku, chodź tu, synku. To kto ona tak mówi? Do kota. O, to mądry kot. Widzisz, jak wygina grzbiet i synie iskry, gdy pani głaszcze go pod nos? Kura, on nie znoszy jajka. O, moja kwoczko, daj jajeczko. Jakie piękne jajko. A ty, kaczuszko, nie dasz mi jajka? Nie? No to trudno. Możesz tu zostać. Nie wyrzucę cię przecież. Jesień już za pasem. Co to jest jesień? Jesień to taka pora, kiedy pada deszcz i wieje wiatr. My nie wychodzimy wtedy na świat. Świat jest wtedy taki brzydki. Musisz wiedzieć, że my jesteśmy połową świata. I to chyba najlepszą połową. Naprawdę tak myślicie? A ty, Burasku, umiesz znosić jajka? Nie. A ty umiesz sypać iskry i wyginać grzbiet? Nie, ale... Zachowaj twoje zdanie dla siebie. No i co, kaczuszko, mijają już trzy tygodnie, a ty nie znosisz mi jajek. Jesteś jakaś smutna? Jajko. Jest przykład z mojego kota, który nigdy się nie smuci, i z mojej kurki, która zawsze jest wesoła. No rzeczywiście, czemu jesteś takie ponure? No rzeczywiście, czemu stroisz pokój? Chyba tęsknię. Do czego? Przecież nie jest ci tu źle. Źle. Jesteś po prostu niewdzięczna. Ja nie chcę być niewdzięczny, ale kiedy pomyślę o słońcu, o powietrzu i o pływaniu... Też mi dopiero przyjemność. Chyba oszalałeś. Nie masz nic do roboty? Składaj jaja, albo mrug. To ci przejdzie. Nie rozumiecie mnie. My cię nie rozumiemy. To kto nie rozumie? Myślę, że pójdę sobie w świat. No to żegnajcie. Thank you.
brzydas odważyłam się do niej podpłynąć? Cóż to widzę w wodzie? Czy ten piękny biały ptak? To ja? Nie jestem już brzydkim kaczątkiem? Sam nie wiedział, co się z nim dzieje. Był zbyt szczęśliwy, a nie dumny, gdyż serce nie bywa nigdy pyszne. Myślał o tym, jak go prześladowano i wyszydzano. Słuchał, jak wszyscy teraz mówili, że jest najpiękniejszym ze wszystkich ptaków. Nawet nie marzyłem o takim szczęściu wówczas, gdy byłem tylko brzydkim kaczątkiem. Gracias.